was na mojej kolejnej wyprawie. Nie, nie jestem w żadnej jaskini. Jestem w piwnicach opuszczonego kościoła. Za chwilkę udamy się na górę i sprawdzimy, jak wygląda aktualnie ten opuszczony kościół. Będziemy mogli zobaczyć, jak czas wpłynął na to miejsce. Chodźcie, nie czekajmy. Znajdujemy się w tej chwili w piwnicach opuszczonego kościoła. Nie spodziewałem się, że będą tutaj wydrążone tunele po prostu. Zobaczcie. Kratka, to najprawdopodobniej będzie wyjście na zewnątrz. Nie będę tutaj wychodził, niestety nie mogę tędy przejść ze względu na to, że tu obok jest ośrodek dla niepełnosprawnych.
Ktoś mógłby zadzwonić, że się kręcę po tym terenie. Dlatego... Czeka mnie droga powrotna. Wbijamy się z powrotem do tunelu. O, spotkaliśmy gościa. Zapomniany kościół przez ludzi obrasta kurzem. Czy ludzie tracili wiarę? Dlaczego został zamknięty? Musicie odpowiedzieć sobie sami. Kościoły zostają zamykane z jednego tylko powodu. Z braku wiernych. Nie ma wiernych. Nikt nie daje na tacę. Nikt nie daje na tacę. Nie mają za co utrzymać kościół. Puste ławki w kościele. Nie wróżą niczego dobrego. Z światem dzieje się coraz gorzej. Ludzie przestają wierzyć w Boga. Oznacza to, że holenderscy katolicy muszą przygotować się na katolicyzm bez kościoła. Tysiąc kościołów zamkniętych to dużo dla każdego kraju, ale dla Holandii to prawdziwy ogrom. Słuchajcie,
To już drugi kościół, który odwiedziłem w Europie. Pierwszy był w Niemczech. Jednak tamten był totalnie zdewastowany i sprofanowany. Tutaj nie dotarło zbyt wielu ludzi. Wszystko, co pozostało z wyposażenia kościoła. Drewniane meble nasiękają wilgocią. Za jakiś czas po prostu się rozpadną. Arcybiskup diecezji Utrecht przewiduje, że w roku 2028 otwartych będzie jeszcze około 10 kościołów w jego diecezji. W tym miejscu siedział organista i zajmował się nagłośnieniem podczas mszy i różnych okolicznościowych imprez. Za tymi drzwiami niegdyś był kolejny budynek, teraz niestety jest już wyburzony. Urok kościoła, czyli witraże piękne, zostały zabite dechami. Z tego powodu nie wpada tutaj światło praktycznie w ogóle. Został jedyny witraż.
Czy ludzie naprawdę przestali wierzyć? Sytuacja kościołów jest coraz gorsza, zważywszy na ostatnie afery. To by było tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że widzimy się za tydzień i nie zapomnij subskrybować kanału i wesprzeć mnie na stronie Patronite. Na razie, do zobaczenia.